może być wykorzystywany w jakimś zakresie w przemyśle renderowania, w przemyśle wirtualnej rzeczywistości, w przemyśle holograficznej wirtualnej rzeczywistości. Tak będzie, więc COVID zastymuluje rozwój technologiczny różnej maści, w tym i blockchaina, i kryptowalut on-chain użytkowników, i milion transakcji dziennie on-chain na blockchainie Algorandu, więc coś się musi zadziać, co to umożliwi. Microsofty, Google, Mozilla, no to są relacje tutaj nie bez znaczenia, wróżę im sukces. Grzechy tego, że się nie ruszamy, źle odżywiamy i potem chcielibyśmy mieć ładne buty, załadować sneakersa i biegać w górach. Tak się nie da. Abstrahując od, powiedzmy, wszystkich złych zastosowań, które mogę sobie wyobrazić z takich czy innych czujników, widzę tutaj też pozytywne zastosowania. No i chwalą się tym właśnie, że są regulowani i jako pierwsi dostali od FCA zgodę właśnie na to, by być. Nie polegajcie na mojej opinii. Jak widzicie, jest ona trochę szalona. No i tym optymistycznym akcentem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy dalej wątek Algorand, a mianowicie, czy Algorand ma coś wspólnego z CERN-em? A ma. Będę dzisiaj mówił właśnie o Planet Watch, o tym, co Planet Watch buduje na bazie Algorandu. Będzie również o tym, czy Algorand ma coś wspólnego z Goldmanami i Citibankami tego świata, a też poniekąd ma, czyli będzie o Archex, czyli o dużej giełdzie Security Exchange, która będzie integrować Algorand. No i będzie również o OTOYO, czyli czy Algorand może być wykorzystywany w jakimś zakresie w przemyśle renderowania, w przemyśle wirtualnej rzeczywistości, w przemyśle holograficznej wirtualnej rzeczywistości. No, czyli kilka bardzo ciekawych tematów, które rozszerzają spojrzenie na to, do czego blockchain, między innymi blockchain taki jak Algorand, można wykorzystać. Na koniec rozstrzygnę również konkurs z filmu 123, czyli z filmu, w którym mówiłem o ostatnio wypuszczonych nowościach z warsztatu Algoranda. Wybiorę trzy osoby, które moim zdaniem udzieliły najbardziej takich merytorycznych komentarzy, no i te osoby dostaną w sumie z puli 50 algo tokenów, jakoś to podzielę. No więc zapraszam. Chciałem przypomnieć, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna, to jest moje prywatne zdanie. Ja zajmuję się tym pasjonacko, robię te rozpoznania pod swoim kątem, wgrywam je na YouTube'a, być może kogoś to zainspiruje do rozpoznawania tego dalej na własną rękę. Do tego Was zdecydowanie zachęcam. Uczcie się tych technologii, uczcie się ich od strony właśnie i inżynieryjnej, technologicznej, ale i od strony biznesu. Myślcie, gdzie blockchain, gdzie kryptowaluty mogą wnieść różnicę względem obecnych technologii, bo moim zdaniem to są te najciekawsze przypadki użycia i tam blockchain znajdzie zastosowanie, tam gdzie nic innego się tak dobrze nie sprawdzi. Blockchain musi być 10 razy lepszy od dotychczasowych platform, by mógł moim zdaniem wejść do mainstreamu na dobre. No więc analizujcie, zastanawiajcie się nad tym, a jednocześnie, tak jak mówię, słuchajcie wielu źródeł. Jedno źródło najczęściej sprowadzi Was na manowce. Podważajcie wszystko, co słyszycie. Challenge'ujcie też mnie. Ja też mam swoje zachwiania i wszystko, co tutaj mówię, no to jest mój, Andrzeja, punkt widzenia na wiele tematów, on również jest nieobiektywny. Potrzebujecie takich źródeł mieć 5-10. No i pamiętajcie też o tym, że no nie wszystko, co jest ładne i co piękne, co się świeci, no to jest to, co jest najcenniejsze. Weźmy pod choćby pod lupę żywność. Czy owoce, warzywa, które są ładne, krąglutkie i sprzedaje nam się je w hipermarketach, mają równobarwne barwę, czy one są zdrowe? Niekoniecznie. One są nafaszerowane taką czy inną chemią, wyhodowane sztucznie, niekoniecznie będą
to te najbardziej wartościowe, te naturalne owoce, te czy warzywa, te wartościowe, zdrowe warzywa, one będą nieregularne, będą mieć jakieś tam plamki, zniekształcenia, różnobarwne będą. No więc tutaj też trzeba na to popatrzeć. Także wszystko, co jest takie piękne na pierwszy rzut oka, niekoniecznie jest najwartościowsze. Tak samo buty biegowe, czy buty biegowe powinny mieć bardzo grubą podeszwę? No niekoniecznie również, bo to zachwieje jakby całą waszą taką umiejętność łapania balansu, umiejętność amortyzowania upadków. To nie powinno w ten sposób być. Buty biegowe powinny również być dosyć minimalistyczne. Wtedy uruchamiamy nasze prawdziwe umiejętności amortyzowania, wybijania się i nasze wszystkie mięśnie, ścięgna, stawy, wszystko pracuje tak jak powinno, a to co nam się sprzedaje, taki grubaśny but, no to jest po prostu fast foodowy produkt do tego, że wstajecie zza biurka, jesteście nieuruchomieni, nierozruszani, no i to nas rzekomo powinno chronić przed kontuzjami. Niekoniecznie to jest najlepsze rozwiązanie. No i podobnie jest z różnego rodzaju finansowymi wynalazkami. To co teraz dzieje się w DeFi-u, też bądźcie ostrożni. To o czym wszyscy mówią, te przepiękne różne rozwiązania, które zrobią z was milionerów przez noc, Ample, nie Ample, inne DeFi-owe cuda, o których się dużo mówi, to też są pułapki. Uważajcie na to. Niekoniecznie jest to coś najwartościowszego dla was. Potrzebujecie moim zdaniem poszukać czegoś bardziej niszowego, poszukać rozwiązań, które niosą wartość taką fundamentalną, nie tylko dlatego, że można jest taką czy inną dźwignię zastosować i chwilowo zrobić na tym 5 czy 10 razy. To są wyspekulowane rynki. Szukajcie rozwiązań, które budują fundament i ten fundament sprawi, że być może za 3, za 5, za 10 lat coś fajnego na nich wyrośnie. Wszystko inne moim zdaniem jest wydmuszką. Takich wydmuszek w mainstreamie, ale nie tylko, znajdziecie dużo i tak naprawdę tam, gdzie lecą wszystkie muchy, niekoniecznie jest to ten właściwy kierunek. Poszukajcie własnej drogi, do tego was zachęcam. Ja tak patrzę na różne rzeczy, więc jeżeli jesteście na tym kanale, no to albo też jesteście o podobnym mindsetie, no albo być może musicie też posłuchać innych kanałów, żeby to wszystko uśrednić. W każdym razie nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Pamiętajcie, w tym obszarze też jest bardzo dużo fałszywych projektów, fałszywych ludzi, ludzi, którzy będą próbowali was wyprowadzić na manowce. Myślcie niezależnie, patrzcie też krytycznie na te rozwiązania, które zbyt szybko obiecują zbyt wiele. Takich cudów na świecie nie ma, natomiast znowu pozostańcie ciekawi, eksplorujcie, badajcie, uczcie się. Ta nauka na pewno nie pójdzie w las. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ten czas to jest bardzo dobra inwestycja. A środki 5, 10, 15, 50 zł dla każdego kwota, ta mała, którą może stracić, jest inna. Tyle można na tą naukę poświęcić i to, ile poświęcacie środków, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest wasza prywatna sprawa. Moim zdaniem powinno to być adekwatne do poziomu waszej wiedzy, do poziomu waszego doświadczenia. Na początku nie wiecie nic, nie inwestujcie nic. Wiecie troszeczkę, inwestujcie troszeczkę. Dla każdego troszeczkę to jest co innego. Wiecie dużo, spędziliście rok, dwa, pięć lat w tym obszarze, inwestujecie adekwatnie więcej. To powinno stawać się naturalnie, a nie na hura, bo kolega powiedział, że można przez noc zostać milionerem. No powiem wam, że jeżeli chodzi o przygotowanie różnych materiałów na temat tego, co się dzieje w Algorand, no to w ogóle nie mam z tym problemu. Za każdym razem, gdy tylko zasiadam, żeby wam parę słów o Algorandzie powiedzieć, no to ginę w natłoku informacji, które mógłbym prezentować, więc staram się tutaj przefiltrować takie, które są jakieś tam unikalne albo wartościowe, albo z mojej perspektywy najbardziej obiecujące. No więc dzisiaj z kolei wybrałem dla was takie trzy przypadki użycia Algorandu, potencjalne, znaczy budujące się bądź zbudowane. Jednocześnie przepraszam za zasapanie, jestem tutaj trochę na rowerze. Jadę sobie wolniej pod górkę, ale jednak trochę sapać mogę, więc z góry za to przepraszam. No i tak, no co Algorand łączy z CERN-em? Bezpośrednio nic, natomiast jeżeli sobie przypomnicie, to w maju mniej więcej taki news prezentowałem, że Planet Watch buduje wspólnie z Algorandem rozwiązanie właśnie takie do monitorowania jakości powietrza. To było gdzieś tam w połowie maja, wtedy był taki seed round, czyli wstępna runda fundowania projektu właśnie Planet Watch. Jeszcze nie za wiele można było na ten temat wówczas wywnioskować, natomiast ja sobie ten wątek śledziłem. Teraz to, co mi się udało pozbierać, chciałem wam przedstawić. Generalnie Planet Watch zebrało te 550 tysięcy euro, zdaje się, w ramach tej wczesnej rundy.
No i celem było zbudowanie systemu do monitorowania czystego powietrza, który będzie taki real time, w czasie rzeczywistym, a jednocześnie będzie to system, który umożliwi dużo taką bardziej detaliczną, granularowatą siatkę, jeżeli chodzi o monitorowanie jakości powietrza, i będzie to możliwe w sposób niedrogi, więc takie rozwiązanie sobie wymyślili. Do takiego rozwiązania właśnie chcą wykorzystać Algorand. No i przez te od maja mamy do dzisiaj 3 ponad miesiące, trochę już się wydarzyło. Planet Watch to francuska firma. Generalnie jej powiązania z CERN-em są takie, że jest to spin-off z CERN-u. Zdaje się, że wykluli się z jakiegoś tam inkubatora startupów przy CERN-ie. No i w tej chwili funkcjonują jako niezależna firma, która właśnie zajmuje się rozwijaniem tegoż to rozwiązania. No i to, co oni chcą zrobić, no to właśnie w oparciu o blockchain Algoranda będzie wypuszczony Planet Token. Tym Planet Tokenem będą wynagradzani osoby, jednostki, które będą umieszczać sensory do badania właśnie zanieczyszczeń powietrza w różnych miejscach, na swoich posiadłościach, przy domach, w okolicach, ale również będą je nosić ze sobą. Generalnie mają to być nieduże urządzenia, tanie, no a te osoby mają być zachęcane, by się przyłączać do takiej właśnie rozproszonej sieci monitorowania jakości powietrza, dzięki temu, że dostaną to wynagrodzenie w postaci Planet Tokenów, a te Planet Tokeny będą bazowały na bazie Algorandu. Takie sensory, czujniki też będą umiejscawiane przez sam Planet Watch. Oni też będą to robić w komunikacji z władzami miejskimi, z firmami transportowymi, telekomunikacyjnymi, więc jednostki, takie osoby prywatne nie będą tu jedyne, jeżeli chodzi o pomoc w rozbudowaniu tej sieci pomiarowej. Generalnie możliwości są nieograniczone. Każdy, kto będzie czuł, że dla niego to wynagrodzenie w postaci Planet Tokenów jest wystarczające, adekwatne, atrakcyjne, będzie mógł się do czegoś takiego przyłączyć. No i takie rozwiązanie będzie instalowane głównie w aglomeracjach, bo tam, powiedzmy, w tej chwili mamy w zasadzie pewnie całą planetę pokrytą już różnego rodzaju czujnikami, natomiast w aglomeracjach tych czujników nie ma aż tak dużo z różnych powodów, nie wszędzie można, nie wszędzie się da, no jest to oczywiście też kosztowne. No a jednocześnie w aglomeracjach, gdzieś tam w obszarach zurbanizowanych, często są jakieś takie nisze, takie jakieś małe miejsca, gdzie jest wyjątkowo dużo zanieczyszczone powietrze w porównaniu do innych obszarów. Czyli jakiś tam czujnik bardziej generalny, mierzący zanieczyszczenie na szerszym obszarze, może nie wykazywać zanieczyszczenia powietrza. No a właśnie te takie mikrosensory będą pokazywały, że gdzieś tam lokalnie jest zanieczyszczenie powietrza. Ja sobie potrafię wyobrazić, jak się tutaj poruszam po różnych też obszarach na terenie Polski, no to gdzieniegdzie po prostu ludzie na przykład w kominach własnych posiadłości palą wszystkim, co znajdą, jakimiś po prostu plastikami, śmieciami, jakimiś po prostu, nie wiem co tam, oszczędzają na z jakimś normalnym opale, no i palą w piecach, w kominach jakimś świństwem i się przejeżdża przez niektóre osiedla i po prostu czuć, że tam jest jakiś plastik, coś sztucznego spalone. Niekoniecznie, nie wiem, czy to jest przypadek użycia dla pełna tłoczu, natomiast no niekoniecznie tylko takie rzeczy będzie wychwytywał te pomiary, ale takie również. No co się jeszcze dowiadujemy przez te ostatnie miesiące? No to właśnie Planet Watch tutaj widzi w związku z COVID-em, że wzmożone umieralność na COVID-a jest spowodowana tym, że ludzie właśnie przebywają w takich zanieczyszczonych obszarach i to też się przyczynia do zwiększonych śmiertelności COVID-owych. No i co ja sądzę o COVID-ie, to być może już pewnie wiecie z różnych filmów, o których mówię. Nie wierzę w całą tą bajkę, natomiast wierzę w to, że cała historia COVID-owa jest wykorzystywana do digitalizacji społeczeństw, do digitalizacji ludzkości. Jest to taki katalizator tego, że wszystkie rozwiązania, które gdzieś tam się budowały, właśnie służące cyfryzacji, czy to cyfrowy pieniądz, czy wirtualna rzeczywistość, różnego rodzaju wirtualne platformy, czy IoT, internet rzeczy, 5G i wszystko, co ma ułatwić, żeby świat był opleciony pajęczyną komputerową, swoistego rodzaju Matrixem, no to to przyspieszy. Więc COVID jest tutaj świetnym wytrychem do tego. No i jakby, no, czy mi się to podoba, czy nie, wydaje mi się, że tutaj takiej narracji Planet Watch również
używa, żeby pokazać, że to, co budują, ma w tej chwili w związku z COVID-em jeszcze większy sens. Zresztą no, wiele firm, które też w tym obszarze blockchain krypto powołuje się na COVID jako na stymulator potrzeby na ich rozwiązanie. Jak miał to ocenić, to bym temu raczej dał łapkę w dół. Natomiast czy COVID przyczyni się do tego, że różne technologie cyfrowe, nie tylko te krypto i blockchainowe, ale wszelkiego rodzaju Amazony i Google i Apple tego świata zyskają na popularności i będzie jeszcze większa potrzeba, no to tutaj wydaje mi się, że to jest dla mnie rzecz oczywista, tak będzie, więc COVID zastymuluje rozwój technologiczny różnej maści, w tym i blockchaina, i kryptowalut, i prawdopodobnie też CBDC, czyli walut cyfrowych banków centralnych i wielu, wielu innych rzeczy. Ja pewnie kiedyś się w końcu zmobilizuję i zrobię na ten temat dedykowany odcinek, co ja o tym wszystkim sądzę. No w każdym razie Planet Watch też tutaj widzi właśnie w COVID-zie taką potrzebę dodatkową do monitorowania bardzo gęstego tymi sensorami zanieczyszczenia powietrza na terenie kuli ziemskiej. No i co jeszcze możemy tutaj sobie powiedzieć? No to czym się to ich rozwiązanie będzie wyróżniało? No to właśnie tym, że ma być to gęste, ma być niski koszt, jeżeli chodzi o taki sensor. Ma to być zdecentralizowane w tym sensie, że każdy będzie mógł i powinien próbować mierzyć w swoim obszarze dla swojego dobra i dobra ludzkości takie zanieczyszczenie powietrza. Będzie to w czasie rzeczywistym monitorowane i publikowane do wiadomości publicznej i niezaprzeczalne, nieusuwalne, zapisywane na blockchainie Algorandu. No więc ciekawe rozwiązanie. No i mówię teraz o tym, bo 28 sierpnia właśnie ten Planet Token dokonał przejścia właśnie na sieć Algorandu, więc wygląda na to, że no są bardzo bliscy z odpaleniem tej sieci. Ciekawe. Ja patrzę na to w ten sposób, że Algorand no tutaj ma niewątpliwie dużo koneksji, tak jak już mówiłem, i rządowych, wcześniej te wszystkie CBDC, jest ponad 16 różnych CBDC budujących się na Algorandzie, o jednym z nich wiemy, i te koneksje różnego rodzaju uniwersyteckie, naukowe, samo środowisko MIT, Princeton, no i teraz CERN, zapewne wiecie, ośrodek badawczy gdzieś tam położony na granicy Francji i Szwajcarii badań jądrowych. Chyba są słynni z tego, że mają ten największy na świecie akcelerator i zderzacz cząstek, który jest no, ich takim narzędziem chyba najbardziej rozpropagowanym, z tego co najbardziej znani, do badania właśnie różnych zjawisk natury jądrowej. No i oni tutaj coś wspólnego z tym, co Planet Watch robi, mają. Czy to ma służyć w związku z tym, że jest to przy CERNie, jakoby sam Planet Watch lokalizacyjnie, to jest we Francji i baza, ale dowiadujemy się, że są zlokalizowani około milę od samego ośrodka badawczego CERN-u. No powiedzmy, jest to kampus CERN-u, więc jest to gdzieś tam pod parasolem CERN-u rozwijane. No więc teraz to mi też każe myśleć, tak czy to chodzi tylko i wyłącznie o takie zanieczyszczenia powietrza w związku z tym, że palimy w kominach, nie tym co trzeba, w piecach, czy też jakieś inne związane właśnie z jakimiś badaniami bardziej naukowymi, nie będę tutaj wchodził w jakieś inne teorie, o co może chodzić. Natomiast no CERN-owi z jakichś względów, skoro zainwestowali w ten projekt, skoro pod ich parasolem jest on rozwijany, zależy na tym, żeby badać te zanieczyszczenie powietrza w skali mikro. No jest to dla mnie również taki bardzo ciekawy przypadek obcenzorowywania, czy obsensorowywania, może w ten sposób, Ziemi różnymi czujnikami. Tego będziemy widzieć coraz więcej. To się w ramach szeroko pojętego zjawiska internetu rzeczy odbywa i odbywać będzie coraz więcej, czyli różnego rodzaju czujniki tutaj w tym przypadku zanieczyszczenia powietrza, ale też czujniki temperatury, detektory ruchu, detektory twarzy, detektory wszystkiego. Wszystko będzie w pewnym momencie, dla mnie niestety, ale tak to chyba idzie w tą stronę. Ja się tym nie ekscytuję, trochę mnie to bardziej przeraża, ale no w tą stronę idą te trendy. Wszędzie będą czujniki, te czujniki będą tworzyć niejakoby taki inteligentny świat, inteligentną warstwę technologiczną wokół Ziemi, wokół nas, wokół naszego życia, która będzie raportować co, jak, gdzie robimy i my jako jednostki, my jako jakieś podgrupy społeczne i nasze urządzenia.
to wszystko będzie ze sobą spięte, będzie się komunikować i będzie to do takich innych systemów raportować. Na tej bazie będą podejmowane kroki, potrafię sobie wyobrazić, że na przykład na bazie takich czujników z Planet Watcha, jeżeli gdzieś jest zbyt duże zanieczyszczenie, są tam momentalnie wysyłane jakieś roboty, drony i próbują jakby temat rozkminić, pukają do okien i gaszą pożar w cudzysłowie. No więc takie rzeczy będą się wydarzały. To jest z jednej strony fascynujące i przerażające, dla mnie bardziej to drugie, natomiast no, raportuję wam tutaj te trendy tak, jak ja je widzę. Widzę niewątpliwie Algorand jako ten, który w różnych dziedzinach życia, w różnych dziedzinach biznesu próbuje swoje, że tak powiem, blockchainy, swoje tokeny, swoje macki technologiczne zapodać i poszukuje tej swojej niszy, jednocześnie pozycjonując się jako DeFi, ale jak za chwilę zobaczycie, będę też mówił o obliczeniach w celach renderowania, będę mówił też o innych rzeczach i już wielokrotnie mówiłem czy o gamingu, czy o ubezpieczeniach i o innych przypadkach zastosowań, jak choćby CBDC, więc tych nisz, których poszukuje Algorand, jest wiele. Ta z Cernem, czy też z Planet Watchem, wydaje się interesująca. Na pewno wydaje się jako kolejny przykład tego, gdzie właśnie ośrodek badawczy, ośrodek naukowy, na pewno te środowiska badawcze, naukowe, uniwersyteckie, one się znają, więc wydaje mi się, że to nie jest z przypadku ten projekt przy CERN-ie, że on jest realizowany z ludźmi z MIT, czyli z Algorandem, ma szansę zatrybić. Wydaje mi się, że abstrahując od, powiedzmy, wszystkich złych zastosowań, które mogę sobie wyobrazić z takich czy innych czujników, widzę tutaj też pozytywne zastosowania właśnie do tego, żeby faktycznie na Ziemi było czystsze powietrze i żeby reagować bardziej w czasie rzeczywistym, a do czegoś takiego jest właśnie Planet Watch, czyli próbujemy jednym zdaniem zdemokratyzować, zdecentralizować pomiary, tak by każdy z nas chciał, mógł nosić przy sobie czujniki, bo będzie dostawać za to Planet tokeny, które będą wymienialne za inne tokeny, za fiaty, czyli będziemy móc zarabiać nosząc, montując czujniki, będziemy mieć ten system zachęt. Ciekawe, jak to się będzie dalej rozwijało, na pewno będę dalej to obserwował. 28 sierpnia Planet token startuje. Teraz kolejnym tematem, który chciałem omówić, to jest co łączy Algorand, Goldman Sachs, Citi. No bezpośrednio to nic, natomiast jest taka platforma, taka firma Archex, która właśnie wspólnie z Algorandem pracuje nad nowymi produktami finansowymi. No i tutaj już jest pewna łączność ze wspomnianymi wcześniej firmami. Archex generalnie jest to globalna, regulowana giełda do aktywów digital securities, czyli do cyfrowych papierów wartościowych, cyfrowych aktywów, które jakby mają to znamie security, czyli papieru wartościowego. No i służy właśnie do tradowania takimi digital securities. Ma też usługi kastodialne, czyli do gromadzenia, przechowywania bezpiecznego. No i do onboardowania nowych securities. Znaczy jakby platform agnostic, blockchain agnostic, nie sympatyzuje tutaj z żadnym konkretnym blockchainem. Natomiast właśnie pozycjonuje siebie jako regulowana giełda do stokenizowanych, jak to rozumiem, papierów wartościowych różnej maści. Bazuje w Londynie, czyli swoją siedzibę ma w Londynie. No i chwalą się tym właśnie, że są regulowani i jako pierwsi dostali od FCA zgodę właśnie na to, by być tego rodzaju organizacją, która jednocześnie jest platformą, jest giełdą, jest kustoszem, który zapewnia właśnie środowisko do digital securities. Jest to platforma, tak jak się chwalą, zaprojektowana dla instytucjonalnych inwestorów, czyli nie jest to dla przeciętnego, powiedzmy, takiej osoby, ale dlatego, by właśnie onboardować i umożliwić instytucjonalnym inwestorom wchodzenie w ten świat cyfrowych aktywów, cyfrowych różnych papierów wartościowych, również tych przyszłościowo tokenizowanych akcji i tak dalej. No i teraz to, co Algorand tutaj będzie razem właśnie z Archex robił, no to są tak zwane smart stablecoiny. Jak rozumiem, te smart stablecoiny właśnie będą to swoistego rodzaju stablecoiny bazujące na platformie Algorandu. Czemu one będą smart, tego się jeszcze nie dowiadujemy. Tu się możemy domyślać, że będą to smart, bo być może będzie to jakiś stablecoin zabezpieczony koszykiem walut, może jakaś forma SDR-a, coś takiego jak mamy Saga, taka, to omawiałem przy okazji filmu dla Celsjusza, czyli taki SDR,
bazujący na Algorandzie. Być może ten stablecoin będzie smartny, gdyż będzie zabezpieczony, nie wiem, nieruchomościami, tak jak to mamy w przypadku Axaya i Aiona. Być może będzie to stablecoin zabezpieczony papierami wartościowymi, a być może zabezpieczony złotem, a być może jakoś dynamicznie zabezpieczany. Tego nie wiemy. Ma być jakieś nowe podejście do stablecoinów, nad którym właśnie Algorand i Archex pracują razem. No i oczywiście dla takiej platformy, która ma być platformą pod digital securities regulowane, no to zapewne taki stablecoin też musi być w jakiś sposób regulowany, w jakiś sposób audytowalny i tak dalej. No i też oczywiście będzie potrzebny, no bo zwykle właśnie wyjściem z jakichś cyfrowych aktywów jest ten stablecoin. Zwykle nie wychodzimy w pierwszej kolejności do fiata, bo w wielu krajach oznacza to momentalnie jakby to prawo, znaczy obowiązek podatkowy, więc zwykle, żeby uniknąć tego bezpośredniego obowiązku podatkowego, tylko go odroczyć trochę w czasie, no to jeżeli chcemy tradować, nawet jeżeli chcemy chwilowo przeczekać, no to przechodzimy do właśnie stablecoina. No i takiego stablecoina w jakiś sposób smartnego, w jakiś sposób być może że wyróżniającego się na tle dotychczasowych stablecoinów ma pracować Algorand łącznie z Archexem. Wiemy też, że pracują wspólnie nad innymi płynnymi alternatywnymi instrumentami, czyli inne instrumenty, które dadzą płynność giełdzie, płynność aktywom. Być może będzie też jeszcze jakaś inna alternatywa pod stablecoiny. No i zapewne jeszcze jakieś rzeczy wspólnie te dwie firmy będą robiły. Teraz, jeżeli sobie wejdziecie na tą platformę Archex, no tam oczywiście, jeżeli będzie mają takie trzy wątki trade, mają wątek admit, mają wątek custody, no to jeżeli sobie wejdziecie w wątek trade, można zaaplikować o to, by móc tradeować. Wówczas musicie przejść przez jakiś tam proces właśnie weryfikacji, czy wy jesteście akredytowanym inwestorem, czy jesteście inwestorem instytucjonalnym i jeżeli tak, no to zostaniecie dopuszczeni na taką opcję. Jeżeli wchodzicie w opcję admit na tej platformie Archex, no to jest właśnie dla nowych digital securities, które chciałyby zaaplikować, by dopuszczono Was do Waszego jakiegoś tam coina, Wasz zdigitalizowany asset, by mogła wejść na tą platformę. Coś takiego też można sobie właśnie zaaplikować. Taka opcja w ramach tej platformy jest dostępna. No i też jest forma, jest opcja custody, czyli jeżeli chcecie po prostu przechowywać tam swoje cyfrowe dobra, no to możecie też się tą platformą posłużyć i tam też taka opcja, taka funkcjonalność jest i właśnie w tym custody tutaj jest to obszar, który jakby został sfinansowany, w jakiś sposób jest zależny od Goldman Sachsa i od Citi. Te dwie firmy, czy te dwie instytucje uczestniczyły w budowaniu tej części custody dla Archexa. Być może tam są jakieś inne powiązania. Dowiadujemy się też właśnie, że w tej części custody Archex wykorzystuje również MPC, czyli Multi-Party Computation. Ja o tym mówiłem, że Celsius jako jeden z nielicznych w branży właśnie wykorzystuje MPC, żeby uniknąć tego single point of failure, takiego pojedynczego miejsca, pojedynczej osoby, która będzie zagrożeniem dla całego systemu. No i właśnie MPC umożliwia to, że klucze prywatne, publiczne, jak są generowane, są od razu w procesie generowania podzielone, rozproszone i nikt nie jest w żadnym momencie we władaniu całościach takiego klucza. No więc tego rodzaju algorytmy stosuje Celsius, tego algorytmu również stosuje, z tego się właśnie dowiadujemy, custody dla Archexa, czyli to dzielenie kluczy za pomocą właśnie algorytmów MPC, które w kryptografii są znane od lat 70., ale w blockchainie stosowano relatywnie niedawno, no i wiemy też, że Ledger na przykład jeszcze ich unika na tą chwilę. No okej, ale trochę odbiegam od tematu, próbując tu zaadresować szersze wątki, natomiast no, cyfrowa platforma, jedna z pierwszych, oni chwalą się, że pierwsza, nie wiem, czy są pierwsi, czy są drudzy, czy trzeci, ale jedna z pierwszych, która dostała zgodę FCA, czyli regulatora, na to, by działać na rynkach tradowania, na to, by być jednocześnie też kustoszem. No i co jeszcze wiemy o tych Archexach? Chwila przerwy, bo tutaj coś przejeżdża. Archex generalnie wystartował w Q2 2018 roku. W Q1 2019 zaaplikowali o tą zgodę z FCA. W Q2 2019 roku zaczęli integrację, zintegrowali się z Corda, z ich rozwiązaniem R3 jako DLT, jako ten Distributed Ledger Technology. Następnie na początku 2020 roku, chyba w pierwszym kwartale, wchodzą w jakieś prace wspólnie z Polymath,
NAV i umożliwiają onboardowanie tokenów ST20, czyli są to security tokeny. Polymath to jest platforma pod security tokens, pod i generowanie i jakby tokenizację różnych cyfrowych walorów, różnych papierów wartościowych. No więc Polymath, zakładam, będzie tutaj też dostępny na platformie Archex. Na początku tego roku taka integracja nastąpiła, ich tokenów ST20. No i co, w Q3, czyli tyle, co właśnie się dowiadujemy, że FCA approved, czyli w Q3 tego roku, na początku Q3 tego roku FCA zatwierdziło to, co ta platforma może robić w sposób regulowany, i platforma zapowiada odpalenie swojej funkcjonalności na Q4 tego roku, więc do końca tego roku ta platforma powinna działać. Być może do końca tego roku właśnie zobaczymy już te smart stablecoiny też na tej platformie, bo nie wyobrażam sobie tego rodzaju cyfrowej platformy bez swoich stablecoinów w takiej czy w innej formie. Skoro są w tym Goldmine, być może tam też będą inne stablecoiny jak USDC, ale Algorand jest czymś swoim, powinien wyjść. Algorand zapewne wyjdzie ze swoimi natywnymi stablecoinami tak czy owak prędzej czy później. Być może przy okazji debiutu tej platformy coś takiego zobaczymy. No więc widzimy Algorand w CBDC, widzimy Algorand w Digital Securities, widzimy Algorand w DeFi, widzimy Algorand w gamingu, w Insure, w różnego rodzaju uniwersyteckich projektach, w CERNach. Algorand idzie bardzo, bardzo szeroko, jeżeli chodzi o to, co chcą, jakby które rynki chcą zaadresować swoim blockchainem. No, przypominam, gdzieś tam są przecieki, że do końca roku powinno być 10 milionów użytkowników onboardowanych do chaina Algorand, on-chain użytkowników, i 1 000 000 transakcji dziennie on-chain na blockchainie Algorandu, więc coś się musi zadziać, co to umożliwi. Nie wiem, czy to będzie akurat ten projekt, czy inny, czy kumulacja tych projektów, natomiast sporo się różnych rzeczy dzieje. Ja tutaj trochę nie nadążam z mówieniem o tym wszystkim, a jeszcze chciałem powiedzieć za chwilkę Wam na temat właśnie kolejnego przypadku użycia w obszarze renderingu, w obszarze przetwarzania graficznego, i jak tutaj Algorand się na tym gruncie również będzie odnajdywał z taką firmą Otoyo i z ich produktami, z ich platformą do renderowania, która również już lada dzień ujrzy światło dzienne. A trzecia rzecz, którą się chciałem z Wami podzielić, to jest taka, mianowicie dowiadujemy się, że Borderless Capital, czyli fundusz, który inwestuje m.in. w Algorand, oni zainwestowali też i mają w swoim portfolio taką firmę jak Otoyo. No i właśnie od nich się dowiadujemy, że jedna z ich portfolio company, czyli jedna z ich firm będące w ich portfolio, czyli Otoyo, wchodzi w partnerstwo z Google Cloud, no i że będą właśnie korzystać z Google Cloud jako platformy obliczeniowej. Będą tam jakieś konkretne jednostki GPU udostępnione pod platformę obliczeniową, pod platformę do renderowania, którą buduje Otoyo. A Otoyo jest również firmą, która buduje swój token na bazie Algorandu. No i tutaj o co chodzi tak naprawdę? Otoyo, firma, która gdzieś tam jest założona w Los Angeles w Kalifornii, firma, która zajmuje się renderowaniem w chmurze, czyli tak jak no dzisiaj większość obliczeń różnej maści przeniosła się do chmury, o tyle te takie najbardziej zaawansowane obliczenia graficzne, one jeszcze się w pełni nie, że tak powiem, schmurzyły. No i Otoyo jest jedną z takich firm, która już od ponad 10 lat pracuje nad właśnie przenoszeniem różnych procesów obliczeniowych i tworzeniem algorytmów do obliczeń w chmurze pod zaawansowane potrzeby właśnie renderowania. No i mają kilka takich serwisów, o których za chwilkę powiem, kilka flagowych produktów, o których powiem. Będą też odpalać swój Render Network i w ramach tego Render Network będzie Render Token. Ten Render Token właśnie będzie bazował na Algorandzie. No i teraz jak to wszystko ma działać? Powiedzmy w bardzo dużym uproszczeniu, pewnie można byłoby to porównać do polskiego Golema, natomiast polski Golem jest zdecentralizowany dużo bardziej, natomiast to, co tutaj się buduje, jest powiedzmy taką wersją bardziej właśnie bazującą na tych scentralizowanych chmurach takich jak Google. Natomiast to pozwólcie, że to troszeczkę rozwinę, jaki jest jakby tutaj w ogóle use case za tym wszystkim. No, renderowanie w chmurze takich właśnie mocy, znaczy programów, obliczeń, renderów przez
programy wymagających dużych mocy przerobowych w chmurze odbywa się wielokrotnie, kilkukrotnie szybciej. Da się to również zrobić tam taniej. No i pod to Otoyo zbudowało chyba 7 czy 8 różnych produktów, różnych usług, które sprzedają swoim klientom. To są różnej maści klienci. To tak naprawdę Otoyo ma w swoim portfolio rozpoznawalne marki. Są tam między innymi w ogóle samo Otoyo, pracują osoby z Lucasfilm, no ale też generalnie z ich usług korzystają i artyści, i projektanci, i sama firma jest wspierana i finansowo, i mentorsko przez AutoCAD-a, więc potęgę, jeżeli chodzi o tego rodzaju obliczenia, ale też zarówno i w samym Otoyo, jak i wśród ich doradców są osoby z Google'a, z IBM'a, z tego co pamiętam, z Mozilla, więc z kilku rozpoznawalnych firm. No i Otoyo już te swoje usługi w takiej formie bez tych tokenów sprzedaje do swoich właśnie klientów, zarówno takich zajmujących się tworzeniem grafiki, tworzeniem filmów, ale i tworzeniem różnego rodzaju projektów architektonicznych. Generalnie wszystko, gdzie jest potrzebna duża moc przerobowa, jeżeli chodzi o renderowanie, czyli o GPU power. No i jeden z takich produktów to jest Lift Stage, czyli produkt, gdzie można łatwo zeskanować na przykład twarz. Ta twarz jest momentalnie zmieniona w jakąś tam siatkę. W tej siatce, tej twarzy można potem dodać różnego rodzaju tekstury, oświetlić ją, poruszać ją na wszystkie sposoby i wykorzystać potem już jako żyjący obiekt po wyrenderowaniu. Oczywiście w jakimś tam środowisku, czy to w filmie, czy w grze, czy w czymkolwiek sobie wyobrazimy więcej. Więc to jest jeden z ich produktów. Inny produkt, który stworzyli, to jest Lightfield i to jest takie swoistego rodzaju holograficzna, wirtualna rzeczywistość, czyli umożliwia przeniesienie do wirtualnej rzeczywistości holograficznych obiektów, również poprzez ich zeskanowanie i renderowanie, często w czasie rzeczywistym. Ale ten produkt, o którym chciałem powiedzieć troszeczkę więcej, bo on, jak to rozumiem, się tutaj najbardziej łączy z tym, co w pierwszej kolejności chcą przenieść na blockchain, to jest Octane Render Cloud, czyli taki właśnie rendering capacity, taka moc przerobowa w chmurze, która umożliwia zarówno wysyłanie do chmury konkretnych zleceń na celem przetworzenia ich wyrenderowania, jak i też składowanie ich w chmurze. No i teraz od niedługa będzie również właśnie możliwość zlecania takich zleceń z konkretnym pricingiem w oparciu o render token i to się będzie odbywało w oparciu o render network. No i tutaj w tym celu właśnie też między innymi blockchain Algoranda zostanie wykorzystany. Czyli ich token to jest RNDR token. To jest token, który zleceniodawca, powiedzmy, że jestem jakimś studiem graficznym, które chce zlecić prace renderskie do Render Network. Deklaruję, że chcę za to zapłacić tyle i tyle render tokenów. Taka informacja jest dystrybuowana w sieci do różnych węzłów obliczeniowych. To mogą być na przykład węzły bazujące na jakichś tam Google Cloudach, bądź na innych rozwiązaniach, które dostarczają mocy obliczeniowej typu GPU. No i te jednostki, jeżeli ta cena, którą wystawiłem, jest atrakcyjna w tych tokenach, podejmują się tego zlecenia, jest one w sposób rozproszony, przetwarzane, sklejane, wielokrotnie szybciej obrobione niż jakbym to robił na pojedynczej maszynie, no i wraca do mnie to w formie wyrenderowanej grafiki. Ja zapłaciłem w tych render tokenach, a tamte osoby, organizacje, firmy, które się zdecydowały ode mnie to zlecenie wziąć, one te render tokeny sobie przejęły ode mnie. No więc tego rodzaju usługi, ja o tym mówiłem też w moich gdzieś tam predykcjach na 2019-2020, czyli 2 lata temu już prawie te predykcje robiłem, na 2 lata do przodu, wydaje mi się, że one będą zyskiwały na popularności. Wszelkiego rodzaju przeliczania właśnie graficzne, jeżeli popatrzycie na to, co się dzieje właśnie z wirtualną, z rzeczywistością, z augmented reality, również do aut autonomicznych potrzebujemy GPU, no i już nie wspomnę o tym, że jakby rozdzielczość wszelkich filmów, gier i wszystkiego, co nas otacza w wirtualnej rzeczywistości, tego to ta rozdzielczość rośnie, więc moc obliczeniowa ze strony GPU jest coraz bardziej potrzebna, w związku z tym zapotrzebowanie na GPU, czyli na graficzną moc obliczeniową, będzie rosło. I
i to jest między innymi ten produkt ORC, czyli Octane Render Cloud. Ma być odpowiedzią na to, by w oparciu o rozproszoną sieć, czy ona jest rozproszona, czy nie tak do końca, to tutaj pewnie musiałbym w to głębiej wejść, żeby to przeanalizować, na ile tam są tylko jakieś scentralizowane bardziej jednostki wykorzystywane, na ile jest tam to otwarte. Pewnie jak się to będzie rozwijało dalej, to będę się temu przyglądał. Natomiast potrzeby GPU będą rosły, stąd ja twierdzę, że konsensusy też, to jest taki trochę wątek poboczny, ale wszelkiego rodzaju konsensusy oparte o GPU w sieciach blockchain, one nie wyginą, bo ilość jednostek obliczeniowych GPU na świecie będzie rosła, zapotrzebowań z różnych stron, z różnych wektorów na tego rodzaju obliczenia jest i one będą wykorzystywane na przykład w Render Network, ale jeżeli ktoś już ma takie sprzęty i one będą stały i nie zajęte przez jakiś czas, bądź w ogóle będzie coraz bardziej masowa produkcja, no to wydaje mi się, że też będą te GPU wykorzystywane w konsensus protokole takich czy innych sieci, jak na przykład Aeon, bądź inne. Wstawcie sobie dowolną, która ma algorytmy oparte o graficzne karty. Ok, wracając do Render Network, no to jest firma, która też znowu wydaje mi się, że ma dosyć mocne zaplecze, jeżeli chodzi zarówno i o fundusze, które ich wspierają, ale i osoby, które tworzą tą sieć i osoby, które gdzieś tam im doradzają. Microsofty, Google, Mozilla, no to są relacje tutaj nie bez znaczenia. Wróżę im sukces. Wśród ich partnerów też widzimy Decentraland, czyli projekt, który wirtualizuje rzeczy ze świata rzeczywistego i przenosi je i tokenizuje je w jakiś tam sposób na blockchainie. Saya, czyli storage na blockchainie. Tutaj jeżeli Was Saya bardziej interesuje, to u Encyklopedii Kryptowalut dużo jest o Saya, zdaje się, bądź było mówione. Basic Attention Token, więc no, digital advertisement, czyli wszelkiego rodzaju digitalizowanie reklam, digitalizowanie, czy też usuwanie pośrednictwa w włączeniu twórców i osób, które potrzebują na reklamach zarabiać. No i Algorand wśród projektów blockchainowych, które również są tutaj wśród blockchainowych partnerów dla Render Network i dla Otoyo. Więc dla mnie jest to ciekawy projekt, potrafię sobie choćby w oparciu o te cztery firmy wyobrazić różne ciekawe przypadki użycia, pewnego rodzaju wykorzystywanie moich mocy GPU do tego niezagospodarowanych, do tego by zarabiać, nie jest konceptem nowym. Wykorzystywanie tego rodzaju mocy przerobowych to i iExec robił, taki słynny i Golem. Natomiast no, tutaj mamy kolejne podejście, trochę powiedzmy z innej strony, bo firma, która od lat zajmuje się już robieniem renderowania, przetwarzaniem i tworzeniem algorytmów i tworzeniem jakby centrów obliczeniowych pod przetwarzania, po to, by móc insourcować te właśnie przetwarzanie, renderowanie różnych obiektów i robić to dla dużych wytwórni wideo, być może gdzieś tam takich Hollywoodów mniejszych czy większych, studiów komputerowych, grafików, projektantów i tak dalej. No i tutaj Algorand będzie wykorzystany jako bazowy blockchain do tego, by ten render token hulał po jakby był tą jednostką rozliczeniową. Być może będą jakieś inne rozliczenia. Saya, jak rozumiem, będzie wykorzystywane do storage'u tych wszystkich, zdecentralizowanego storage'u tych wszystkich wygenerowanych renderów. Decentraland zapewne i BAT tutaj będą też mieli jakiś swój udział w tym wszystkim. Więc ciekawy bardzo projekt, ciekawy taki trochę inny obszar, w który Algorand tutaj próbuje wejść, no i coś wspólnie z takimi firmami zbudować. Przeszedłem przez trzy w zasadzie zupełnie różne przypadki użycia: renderowanie, digital securities, czyli stokenizowane papiery wartościowe, i zacząłem od czego zacząłem? Zacząłem od Planet Watch, od cernowych rzeczy, od dbania o zanieczyszczenie kuli ziemskiej i takie rzeczy właśnie bardziej związane z IoT, pozyskiwaniem danych, sensorów i wynagrodzanie w oparciu o blockchain za udział w takich sieciach. Więc ciekawe kolejne przypadki użycia. Wróżę Algorandowi naprawdę interesujące następne lata. Jeżeli chociaż część z takich przypadków użycia będzie się materializować, no to będzie to sieć dosyć uniwersalna i o szerokiej adopcji. Ok, no to teraz tyle. Jeszcze powiemy sobie o konkursach.
No a więc zostało mi jeszcze podsumować konkurs z filmu numer 123. Chodziło o tym, żeby zostawić jakiś merytoryczny komentarz, taki, który da wartość innym użytkownikom na temat Algorandu. No i nagroda była 50 algo do podziału na jedną, dwie lub więcej osób. I ja zdecydowałem się tutaj, to było, nie było losowania, tylko tutaj mówiłem, że będę w sposób scentralizowany dokonywał wyborów. Zdecydowałem się nagrodzić 3 osoby. No i żeby tak zachęcić więcej pań, jeżeli chodzi o udział w blockchainie, to wybrałem 2 kobiety i jednego mężczyznę, przynajmniej tak wnoszę po nickach. I pierwsze miejsce, znaczy w zasadzie miejsca są równorzędne, podzieliłem to 50 algo tokenów na 3 i wyszło mi 17, to się zgadza? Nie, 51 rozdałem w takim razie, czyli każdy dostanie po 17 algo tokenów. Pierwsza nagroda idzie do Moniki Sobczyk. Monika pisze właśnie o tym, że Algorand tutaj w całym tym zamieszaniu DeFi ma szansę coś tam zdziałać, że ETH się zapycha, że śledzi też Tron Waves. O ile o Tronie mogę mieć różne zdania, o tyle Monika ma prawo do swojego. No i dzięki, Monika, za udział w konkursie. 17 algo tokenów idzie do ciebie, podaj mi swój algo adres, napisz do mnie maila, maila gdzieś tutaj umieszczę, no i 17 pójdzie do ciebie. Kolejna nagroda idzie również do pani, jak wnoszę, Julka. Julka pisze o tym, że Algorand tutaj się wysuwa jako wiodąca platforma smart kontraktowa, rekeying, ogólnie no, pozytywne komentarze na temat Algorand. Nie chodziło o to, żeby były tylko pozytywne komentarze na temat Algorand, natomiast cieszy mnie, że zainteresowałem cię platformą Algorand i mam nadzieję również razem z tobą obserwować, czy Algorand, albo bardziej nie czy, tylko kiedy Algorand dojdzie do 10 milionów użytkowników, bo chyba też o tym wspominasz w komentarzu. No i trzecia nagroda, czyli też 17 algo tokenów, idzie do Paweł Gaweł. Paweł Gaweł, również tutaj bardzo wierny widz kanału. Paweł Gaweł pisze, o czym pisze Paweł Gaweł, tak z pamięci, aha, pisze o Chili's, że być może Chili's poszukuje nowej platformy, z tego co Paweł mówi, i być może mogliby się wybrać na Algoranda, czemu nie. Pisze o Algo i ETH Bridge'u, czy w tym kontekście RSK ma prawo bytu, nie wiem. W każdym razie takie dosyć głębokie też przemyślenia. Dzięki, Paweł, dzięki, Monika, dzięki, Julka. Podeślijcie mi swoje algo wallety na maila i dostaniecie po 17 algo tokenów. Dziękuję wam za wierne wspieranie tego kanału, nie tylko wtedy, kiedy są nagrody, ale też wtedy, kiedy nagród nie ma. Nagród na pewno będzie z czasem coraz więcej. Być może będę zmieniał trochę warunki tego konkursu. W niektórych konkursach być może jakieś takie bardziej będzie mniej losowo, a właśnie bardziej merytorycznie. No muszę też jakoś wszystko przemyśleć. Już jakieś setki tych algo tokenów rozdałem, więc teraz może jakoś zmienię podejście. No nie wiem, zobaczymy, to jeszcze do przemyślenia. W każdym razie dzięki wielkie wszystkim osobom, które komentują w konkursach, poza konkursami, które oglądają ten film, do końca. Jak pewnie zauważyliście, na koniec czasami trochę odjeżdżam i różne takie inne myśli mi do głowy przychodzą, więc dziękuję za zaangażowanie, za wszelkie łapki, suby. To pomaga temu kanałowi rosnąć. Może to być jakiś wasz też mały kroczek na drodze do adopcji, bo ten film wtedy dotrze do większej ilości osób. No i być może ktoś nowy się zainteresuje tą czy inną platformą, więc dzięki wielkie wam za to. Ja dzisiaj zacząłem ten film nagrywać rano, jestem tutaj gdzieś w górach i tak trochę chodziłem, trochę jeździłem na rowerze, trochę się wspinałem, trochę po różnych dziwnych miejscach chodziłem, no i myślałem, że tak szybko ogarnę ten film, a w sumie rozciągnął mi się na cały dzień, więc już jest późno, jestem tutaj już w hotelu, na dworze już przestało być cokolwiek widać, no więc jeszcze raz dzięki, pozostańcie niezależni w swoim myśleniu, nie dajcie się zmanipulować, pozostańcie z trzeźwym umysłem, nie dajcie sobie założyć kagańców, nie dajcie sobie założyć masek, nie wierzcie we wszelkie ściemy, myślcie o wszystkim w sposób taki inteligentny, to znaczy po co ktoś miałby nosić maskę na przykład, albo po co ktoś sprzedaje nam w sklepie jakieś kolorowe pudełka nafaszerowane chemią. Czy to jest zdrowe? W ogóle czy jedzenie powinno być zdrowe z definicji? Więc nawet jeżeli w sklepach mamy półki ze zdrowym jedzeniem, to znaczy, że co? Reszta jedzenia jest niezdrowa? Dlaczego tyle ludzi, jak się zaczyna ruszać, nagle ich coś boli, mają kontuzję? Być może coś robią nie tak. Często jest też tak, że ten sprzęt, tutaj nawiązuje do początków tego filmu, który nam się próbuje sprzedać, jest nie taki, bo jest to fast food tak naprawdę. Jest to fast food, który próbuje
jakoby zniwelować nasze nieumiejętności, nasze zastanie, nasze takie czy inne, no po prostu grzechy cywilizacyjne, grzechy tego, że się nie ruszamy, źle odżywiamy i potem chcielibyśmy mieć ładne buty, załadować sneakersa i biegać w górach. Tak się nie da. Buty nie muszą być ładne, nie muszą być dobrze amortyzowane, mogą być płaskie, powinny być płaskie. Jeść można warzywa, niekoniecznie te najładniejsze i w ten sposób biegać i w ten sposób zdrowo żyć. Ruszać się generalnie należy dużo. Czy to na nogach, czy w górach, czy też na rowerze, każda metoda jest dobra. No więc myślcie niezależnie, pozostańcie bardzo trzeźwi na umyśle, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść. Również jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje na świecie, to jest jedna wielka jakaś taka bajka moim zdaniem. Ciekawe, może za 5-10 lat świat to oceni, co się dzieje na świecie. No w każdym razie, nawet jeżeli nie wierzycie tutaj gościowi z YouTube'a, nie powinniście mi wierzyć oczywiście, ja też mam swoje różne dziwne zdania na ten temat. Natomiast być może nutka powątpiewania, jeżeli chodzi o mainstream media, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o odżywianie, zdrowie, o wszystko, co słyszycie, warto to wszystko przefiltrować przez wasz osobisty filtr. Nie polegajcie na mojej opinii, jak widzicie, jest ona trochę szalona. No i tym optymistycznym akcentem pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia, pozostańcie zdrowi na ciele i na duchu, trzymajcie się.